Conchita, radio Conchita, radio Conchita. Zachęcam jednocześnie do przekazywania ich dalej. 17.18, o 17.30 transmisja nabożeństwa majątku. O godzinie 17 to było, o 17. I świętego Jana Pawła. Widzisz, 17.05. Łazi facet po budowie, ludzie sobie mieszkają. Ludzie sobie mieszkają, proszę Państwa, na budowie, bo nie mają gdzie mieszkać. Albo są jako Ukraińczycy przyjezdni. Spieszymy z najserdeczniejszymi życzeniami. I tego. Jeszcze kto by mógł na zawał serca umrzeć, to na pewno nie Bielecki. A no właśnie. Do grona solenizantów należy pan Maciej Sokół, któremu przekazujemy najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia. Także proszę Państwa, radio Tok FM Euro Conchita tutaj nadaje nasze radio Barbie Baby Langström Extra, ale no, od razu taki wniosek, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, bo myśmy o tym powinni byli wiedzieć wcześniej, że jeżeli ktoś jest jeszcze z nami, no to trzeba, żeby on sam tutaj powiedział, się wylegitymował, ale nikt nam nic nie mówi. I teraz co będzie dalej, no. Bo tutaj też dźwig okradli. Jeden, drugi, może jeden z drugiej strony. Proszę Państwa, druty pokradli, przewody na kwotę około 4 po prostu 1000 złotych. I teraz kto ma za to odpowiadać? Dzisiaj jest 14 maja. I po godzinie 17. No, niemniej skrzętnie zapiszemy sobie, że mamy gościa na budowie. Znaczy gościa, to jest ktoś, kto tu pracuje na tej budowie, bo oni zostają sobie i oni sobie mieszkają. I sobie tu mieszkają, proszę Państwa. I sobie tu mieszkają. A to nie można tak. Nie można mieszkać. No. Za pozwoleniem sobie szaka to można. Zobaczymy. Radio Conchita. I proszę być z nami. Proszę Państwa, bo u nas najciekawsze tematy o komornikach. Ile komornicy w Polsce zarabiają? Dlaczego ludzie do Wisły skaczą? Dlaczego im żyć się nie chce? Ludziom dlaczego? Takie ciężkie mamy czasy. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Słuchaj. Ewangelizacji Polski i świata i wiedzących, jak bardzo ważne są media katolickie i rozróżniających media polskie od polskojęzycznych. Każdy umiejący odczytywać nawet podteksty wie, iż mówiący, że utrzymuje nas rząd, bezwstydnie kłamią, a przez te kłamstwa chcą zniechęcić ludzi do wspierania, utrzymywania naszych mediów. Chcą doprowadzić, by Radio Maria... No tak, bo jak Państwo daje, to ludzie bardzo chętnie, to przecież my nie będziemy płacić na Radio Maria. Kosztuje, to jest jasne, miliony złotych miesięcznie. Ale dla milionów słuchaczy, jeśli byliby oczywiście wszyscy odpowiedzialnie solidarni, to niewielka suma każdego miesiąca od każdego słuchacza i telewidza pomoże
że te media nie zamilkną, ale zrobią dużo dobrego dla Polaków w Polsce i w świecie. Jeśli ci z tych partii Platforma i Nowoczesna kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to pytam się, czy w innych sprawach mówią prawdę? Czy są wiarygodni? Czy kłamcom można powierzać losy ojczyzny? Wyciągnijcie państwo sami wnioski z tego. Wiadomo, że nie można. I bądźmy mądrzy. Nie miejmy też niechęci do ludzi, do żadnych ludzi. Módlmy się za nich, ale miejmy niechęć do zła. Trzeba rozróżniać człowieka od zła. Człowiekowi pomagać, podnieść się, ale zła nie tolerować. Dziękuję serdecznie. Także kłamstwo nie tolerować.